No, startujemy. Time controls znikają. Ja sobie tutaj kliknę. No i powinno wszystko działać już. Mam nadzieję, że u was również wszystko działa i serdecznie zapraszam na mecz Tytanów i Górników. Na razie spokojnie. Jak chłopaki tańczą. Ktoś będzie próbował na pewno jakiegoś skilla użyć. Kazi już biega obok jeszcze niewidzialnego golema, który za chwilę nam się pojawi. I już pierwsze obrażenie, już Swagger tam próbuje obijać swojego przeciwnika. Zobaczymy, co Adidas na to w późniejszej fazie. Co prawda teraz teoretycznie z autoataku mógłby go troszeczkę poobijać. Także no zobaczymy. Jest bufek zabrany. Double up wystrzelony, ale nie było niestety komu. O, i teraz sporo tych obrażeń dostał w tym momencie Kublot. I kolejne obrażenia powędrowały do Kidawy. Kidawa bardzo mocno pobija na Taleona. No ciekaw jestem, jak tutaj sobie poradzą na tym dole, bo co prawda na środku idzie całkiem nieźle, ale na dole na razie są bardzo mocno zepchnięci do defensywy i raczej nie zapowiada się, żeby z tej defensywy wyszli. Jest Blue brany. No tu Shen z Poppy to raczej walka jakiejś większej walki. Tutaj bym się nie spodziewał, aczkolwiek właśnie może być ten Kha'Zix, który już tam na górę podąża i za chwilę chyba wyskoczy. Także zobaczmy, uwaga, Kha'Zix już wyskakuje. No i teraz Poppy dobrze uruchamia tego shielda, który powoduje, że jednak wszelkiego rodzaju skoki czy też dasze przez tą ścianę, tą tarczę w sumie nie przechodzą. No i udało się uniknąć śmierci, chociaż teraz Sejuani jest już w dżungli przeciwnika. Nie wiem, czy nie będzie za chwilę tutaj zejścia przez ten dolny trybusz albo ewentualnie ataku na Kassadina, bo teraz obydwaj dżunglerzy w sumie symetrycznie. No i zobaczmy, czy coś z tego wyjdzie. Co prawda na topie walka Poppy kontra Shen na razie na korzyść Shena. Teraz bardzo dobrze Shadow Dash został zagrany, sporo obrażeń, jeszcze jeden autoatak i zabrakło chyba szczęścia troszeczkę tutaj Kylo Renowi, żeby przeciwnik został uśmiercony. Także naprawdę bardzo, bardzo mało brakowało, aby ta Poppy po prostu nam zniknęła. Mocne wejście od Swaggera tutaj na Adidaxa. Adidax zepchnięty do defensywy, bardzo, naprawdę bardzo mocnej defensywy. Nadal nie ma pomocy ze strony swojego junglera w momencie, gdy Swagger jest już tak blisko. Dywizje zawodników wahają się od platyny do challengera. Oj, teraz dobry był tutaj charm, no i chyba niestety nie przeżyje tego Swagger. Swagger próbował jeszcze zaatakować, żeby zgarnąć tego First Blooda. Byłoby wtedy jeden za jeden, dobra w sumie decyzja od niego, no ale niestety wykonanie nieco gorsze. No i musiał uznać wyższość przeciwnika. No i właśnie to była ta Sejuani, która była tam w tym jedynym momencie potrzebna, więc pojawił się bardzo dobrze Nabru i na spółkę oczywiście z Adidaxem pozbyli się Purple Swaggera. Także 1-0 póki co dla Górników. Jest zejście tej Sejuani po raz kolejny, co prawda teraz na topie nam się pojawia. Oj, teraz jest wejście, dobry shield zagrany w tym momencie przez Styxa. Dobrze wyczuł moment, kiedy Kidawa będzie chciał wskoczyć na niego, chociaż teraz może być bardzo niebezpieczna sytuacja. Jest exhaust zagrany, trochę obrażeń jest. No i teraz jeszcze Kublot flashuje, by zdobyć fraga na przeciwniku. No i mamy 1-1. Dobrze zostało to wymyślone przez Tytanów. Teraz ciekawa sytuacja.
dżunglerzy widzą się oczywiście w górnej części dżungli. Przepraszam, górników. No ale jakoś tak walka się nie nawiązuje. Tutaj już jest Kasadin, on ma 6 level, także on może tymi riftwalkami coś tutaj porobić. No i zobaczmy, wchodzi w to wszystko Adidas, spore obrażenia są zadawane tutaj przez tą Arię. Jest Stand United, zatrzymany Kasadin, ale chyba sytuacja za momencik się odwróci, bo bardzo mało życia ma dżungler górników, bardzo mało życia, bardzo mało, no połowę tylko życia ma Chupi, ale gdyby nie Chupi, powiem szczerze, to wydaje mi się, że ta Sejuani poległaby tutaj na polu bitwy, a tak to jeszcze żyje. Teraz kolejny push ze strony Styxa, no ale właśnie Kublot. 2-3 ataki i zobaczcie, że już tam prawie połowa życia zniknęła. Teraz jeszcze double up, ależ trafienie. Te double upy będą naprawdę bardzo mocno bolały. Pingują zawodnicy Tytanów, że tutaj chyba trzeba wizję znowu wznowić, bo może być za chwilę niebezpiecznie, aczkolwiek Sejuani póki co jest na górze, zgarnia buffy. Natomiast Poppy, bardzo ciekawie postawiony ward w momencie, gdy tylko Bornak będzie w okolicy Blue Buffa, to na pewno oczywiście Chupi będzie o tym wiedział. Tutaj teraz jeszcze nie trafione to Q zupełnie. No i Kylo Ren po raz kolejny, troszeczkę obijają się zawodnicy top lanerzy jednej i drugiej drużyny, no ale to Kylo Ren widzimy póki co ma tą przewagę, jeżeli chodzi o życie, chociaż teraz troszeczkę ta przewaga się zmieniła, bo jest już po stronie Chupiego, ale Chupi nie atakuje przeciwnika, teraz dopiero spróbował przeatakować Kylo Rena, bo przy okazji, używając Q, miał tutaj powód do tego, żeby jeszcze szybko tych minionów się pozbyć, by one w odwecie go też nie atakowały. Widzę, że górnicy mają naprawdę mega kibiców. Już 3, 4, 5 osób chyba spamuje hasła. Także górnicy do boju. Zobaczymy, czy to się uda. Tam Kha'Zix już odsłania przeciwnika. Będzie chyba spotkanie w dżungli. Dochodzi do tego wszystkiego. Ari jeszcze. No i pytanie, czy coś tam się będzie działo ciekawego. Kaziu wyskoczył przez Dragon Pita do swojej dżungli. No i teraz zobaczmy, bo Kublot, spore obrażenia. Tam mógłby być bullet time. Jest bullet time i mamy zgarniętego fraga dla Kublota. Wiedział Kublot, że w momencie, gdy jego przeciwnik zacznie zbliżać się do ściany, to bullet time spowoduje, że jednak nie będzie dało się uciec spod tego ultimate'a. Kylo Ren próbuje tutaj pogonić Chupiego. Chupi bardzo mało życia, a jeszcze mniej oczywiście many. No i musi się wycofać do bazy Chupi. Jest Rift Walk, jest całe combo. Tam w międzyczasie co prawda był jeszcze charm chyba na całe szczęście dla Adidaxa, no ale tak, Adidax żadnego summoner spell niestety jeszcze nie posiada, dopiero za chwilę będzie flash. Także dopiero teraz ewentualnie można pomyśleć o jakimś ataku. Kublot pobijał troszeczkę Nabru, ale już wrócił Styx, już za chwilę wróci Maciuś. No i ta dolna linia być może zostanie znowu odepchnięta. To widzimy, że próbuje sobie Chupi w jakiś sposób poradzić już z tym naprawdę dość tankowatym Shenem, ale nawet wepchnięcie go pod wieżę niewiele zmienia. Zobaczmy, jest przyspieszenie, trochę tutaj tych autoataków wylądowało, dosięgło swojego celu, ale nadal to nic niestety nie zmienia. Nadal w drobnej przewadze są Tytani. Jest Shadow Dash po raz kolejny, także trochę jeszcze tych obrażeń zostanie zadanych. Jest double up i połowa życia, oj! Nie wróży to dobrze, nie wróży to dobrze w tym momencie graczom górników. Pink Ward, wyczyszczona wizja. Mało życia ma ta Ari, nie wiem czy za chwilę
Swagger się nie połasi. No i teraz jest wyjście Kublota. No pytanie, czy tu się uda cokolwiek zdziałać. W ostatniej chwili wskakuje Maciuś, ratując shieldem Styxa, który prawie że umarł od ataków Kublota. No bardzo nieciekawa sytuacja na tej dolnej linii. 113 do 74, jeżeli chodzi o creepy, plus jeszcze do tego dwa zabójstwa. Także przewaga Miss Fortune nad Sivir już ogromna. No i już, tytani próbują się wycofać, ale skutecznie... Skutecznie zostają oczywiście tutaj zatrzymani. Stan Golda, już nie pamiętam nawet jak się to robi. Ha, ha, ha. Stan Golda całościowy to jest oczywiście na górze, natomiast poszczególnych osób to już nie pamiętam jak to się robiło, powiem szczerze. No ale dobra, wróćmy do gry, bo jest, jest tutaj drobna wymiana uścisków między panami. Czupi mimo wszystko coraz mniej życia, cały czas Kylo Ren obija go dość skutecznie. No powiem szczerze, że nie pamiętam, bo kiedyś to był taki po prostu przycisk pod Golda, ale tego przycisku już teraz nie ma. Oj, dobre zagranie w tym momencie od Chupiego. Jest przyciśnięty do ściany Kylo Ren, ale tutaj nie ma żadnej pomocy ze strony dżunglera drużyny górników, aczkolwiek właśnie w tym momencie by się przydał. Teraz Kylo Ren po raz kolejny. On będzie próbował, on ma całą praktycznie energię, więc może ją dobrze wykorzystać. Prawda, Stand United też jest dostępne. No, jest złapany Purple Swagger, ale to chyba nic nie zmieni. No i Kylo Ren widzimy na topie. Cały czas na spokojnie. Kolejna wizja niszczona. No i być może będzie zejście na dół w takim wypadku, bo Sejuani jest blisko. Kolejne wardy niszczone. Mnóstwo tych wardów widzimy po stronie Tytanów zostało położonych. Górna linia znowu okupowana przez Kylo Rena. No, Chupi bardzo mało życia, ale on się cały czas mimo wszystko ratuje. Widzimy, że jest zebranie, że tak powiem, na dole, żeby tą wieżę puszcząć. Być może po zniszczeniu tej wieży będzie coś ciekawego działo, chociaż tam jest Adidax, który jest bardzo mocno atakowany przez Swaggera. To w sumie tak naprawdę Adidax niby rozpoczął tamtą walkę, chociaż teraz po raz kolejny jest wejście Solar Flare. Nietrafiony, no i będą próbowali bronić tej wieży na dole zawodnicy drużyny górników. Prawda, górna wieża również za chwilę dostanie jakieś tam swoje obrażenia. No i rozeszli się panowie z drużyny Tytanów, póki co. Bornak wrócił oczywiście do dżungli, no ale teraz jest przyspieszenie, czy kogoś się uda złapać? Nie udało się złapać, ale od razu jest odpowiedź, teleport, no i teraz Shadow Dash. Przecież teraz widzimy, że jest tutaj do tego wszystkiego jeszcze Kasadin, bullet time i zginął nam Maciuś. Tylko i wyłącznie dzięki temu, że Bornak zdążył jeszcze sięgnąć go swoim skillem po doskoczeniu tutaj do niego. Także 3 do 1 nam się zrobiło, bardzo fajna reakcja na próbę ataku na dolną linię. I był teleport, i było Stand United, więc szybko, szybko panowie z drużyny, z drużyny Tytanów zareagowali, chociaż teraz znowu atak. Kublot obija jednego i drugiego przeciwnika, zostawiając im naprawdę po bardzo, bardzo małej ilości życia. On co prawda również swoim życiem też... ilością swojego życia też nie grzeszy, ale nadal puszuje, chociaż teraz widzimy, jest Spirit Rush przez Adidaxa użyty, żeby tylko nie dać się wyłapać swojemu przeciwnikowi. Jest Shadow Dash, ale zobaczmy, bo Kylo Ren, on praktycznie już nie przyjmuje obrażeń, ma na sobie 5 minionów, 4 w sumie już teraz, 3. I nadal wygrywa pojedynek z swoim przeciwnikiem, Chupi. Podpycha go troszeczkę pod ścianę, pod wieżę, ale i tak zobaczcie, że
po tak długiej walce Chupi prawie nie ma życia, natomiast Kylo Ren ma tego życia jeszcze 3/4. Także no tutaj już Shen jest bardzo dużym wyzwaniem w tym momencie dla Poppy. Minut już minęło i teraz znowu kolejny raz Purple Swagger próbuje tutaj troszeczkę przyharasować swojego przeciwnika. Było dobre zagranie Charma, ale nadal no niestety Ari nie ma jeszcze takich obrażeń, żeby potrafionym Charmie zabrać tak z połowy życia. Będzie wejście na środek, ale wejście na środek może skończyć się bardzo nieprzyjemnie. Zobaczmy, Swagger z pierwszym fragiem jest slow, czeka jeszcze tylko na Rifta. No i mamy dwa fragi w tym momencie dla Kasadina, ale tam Poppy z Karmu ruszały do pościgu, ale widzimy, że ten pościg zakończył się oczywiście fiaskiem. Nie można było dopaść ani Kazixa, ani Kasadina, chociaż teraz w to wszystko wchodzi jeszcze i Kidawa, tam był egzos zagrany w Bornaka, ale to nic nie dało, bo chyba będziemy mieli za momencik jeszcze nawet i push środka, aczkolwiek może być to równie dobrze przejście na górę, gdyż Sejuani na górze sama nie za bardzo będzie w stanie cokolwiek zrobić. Ale Kidawa ustawia się ze swoim kolegą tutaj, żeby pułapkę jakąś zrobić. Zobaczmy, bo teraz no trochę obrażeń, ale nie da rady Nabru przeatakować AD Carry drużyny przeciwnej, zwłaszcza że ta Miss Fortune zadaje już naprawdę kosmiczne obrażenia jak na ten, jak na tą minutę gry. No i cóż, przepchnąłem tam, no i prawdopodobnie zostanie ta wieża, chociaż, no, szykuje się ciekawa sytuacja, zobaczmy, jest ulti przez Sejuani zagrane, jest od razu tutaj fokusowany Kidawa, zostanie on zatrzymany, chociaż teraz jest świetny bullet time, ależ to było wyliczone. No i panowie z drużyny górników przeliczyli się po raz kolejny i zostali za to srogo ukarani, dwa zabójstwa plus wieża, także bardzo duże straty. No i teraz jeszcze ten Kasadin, który praktycznie zjada tą Ari na śniadanie. No i będzie kolejna wieża. Tutaj widzimy, że Kublot ma spore obrażenia, więc... No nie wiem, właśnie to się... O, okej, okay, X. X to jest gold. Dobrze, dobrze. Widzicie, bardzo fajnie. Bardzo fajnie, że ktoś sprawdził, bo ja mówię, no niestety nie pamiętam. Jeżeli chodzi o golda, no to tak on się przedstawia. Shen 6800, 6600 ma Kha'Zix. Łącznie oczywiście 7300 Kasadin. 800 aż w tym momencie ma Miska. No i 5000 dla Leony. No i po drugiej stronie, no widać, że jest ogromna różnica, bo tutaj jest 5000, 5400, 5800, 5 i 4000. Także ogromna różnica, ale widzimy Kidawa niestety przypłaci życiem za zniszczenie jednego warda, co się oczywiście nie opłacało w tym przypadku, no ale mimo wszystko Kidawa chciał za wszelką cenę pozbyć się wizji, no ale tu widzimy następne dwa wardy. Teraz najprawdopodobniej będzie próba wzięcia tej wieży środkowej, no i na spokojnie udało się to zrobić, chociaż teraz drobne błędy wydaje mi się w wykonaniu Tytanów. O mały włos ta Miss Fortune nie zostałaby zjedzona, bo tutaj trzeba było ratować się flashem. Także no nie wiem co tutaj Tytani próbują wykombinować, ale na razie objęli naprawdę sporą już przewagę. Cztery wieże zabrane. 7-2 jeżeli chodzi o kile. Co prawda smoka nikt jeszcze nie ruszył, no ale już pojawił się na naszym samolocie Baron Nashor. No i pytanie, czy będzie ten Nashor podejmowany w krótkim czasie, czy też raczej może to będzie najpierw wyczyszczenie
wizji smok. No tutaj się panowie minęli. No i tytani być może coś będą chcieli zdziałać, bo Shen już na dole, on już puszuje, on już jest, że tak powiem, no, czwarte drogi do tego, żeby tą wieżę na drugiej linii na dole pusznąć. Kidawa jest, Solar Flare, no i teraz po raz kolejny Bullet Time i nam karma się rozpadła, dochodzi do tego wszystkiego jeszcze Shen z pięknym Shadow Dashem, no ale widzimy, że Bronak no sporo dostał obrażeń od tej wieży, no i niestety musiał polec. Kidawa teraz, on tankuje, ale to jest no niedobra sytuacja w tym momencie dla tytanów. Jest uderzenie w tą Miss Fortune, no próbuje się dopchać Chupi tutaj do Kublota, ale nic się niestety nie udało zdziałać, chociaż teraz będzie chyba podejście pod wieżę na topie. Zobaczmy, bo tutaj już Swagger atakuje, przyjął dwa strzały od wieży, no i trzeba się wycofać, ale w międzyczasie zostaje wieża zniszczona na dolnej linii. Jest jeszcze do tego ucieczka chłopaków z drużyny tytanów. No i gra powolutku chyba wraca na swój tor, więc myślę, że będzie to najprawdopodobniej teraz jeszcze push środka, bo tylko ta druga linia wież na tym środku póki co została. Już chłopaki się powracali. Red dla Kha'Zixa. A tak jak mówiłem, tutaj ten smok nie wyzwala jakichś emocji, jakiejś euforii, żeby go zabierać. Być może za chwilę to chłopaki zrobią, bo tam się Shen ustawił na spółkę z Kaziem, który tutaj za chwilę przeskoczy. No i sobie na spokojnie tego smoka zrobią. Shen tam już prowadzi rozmowy, widzę. Kaziu już dołączył, także smok zostanie za chwileczkę zniszczony. No i cóż, mamy Chupiego, który jest na topie. Póki co jego przeciwnik z linii, czyli Kylo Ren, już jest na dole, już pushuje. Tam ostatnia linia, wiesz, została, bo tutaj już tylko po nich jest inhibitor. No i właśnie, czyszczenie wizji wokół Barona. Czy to jest sygnał, że ten Baron za niedługo będzie podejmowany? Nie udało się zniszczyć tego jednego warda. To może być dość kluczowe. No i teraz górnicy powolutku, powolutku, po cichutku podchodzą. Jest oczywiście wizja. Kaziu będzie próbował uciekać. Uda mu się ta sztuka, no ale widzimy, że jest wizja po raz kolejny ustawiana, tym razem przez górników. No właśnie, wchodzi to wszystko Kidawa. Kolejne wardy są niszczone. No tam było bardzo bliskie spotkanie, bardzo bliskie spotkanie Miss Fortune z Ari, ale do tego spotkania nie doszło. Tu ciekawa sytuacja, Kylo Ren cały czas tankował wieżę, dostał 3-4 strzały, a mimo wszystko jeszcze go fokusował Chupi i nadal nie stracił nawet połowy swojego życia, co jest dość niebywałe. No ale właśnie, teraz zobaczmy, bo Chupi próbuje co nieco przeatakować. Ten był Shadow Dash, no i w międzyczasie zostaje wyłapana w tym momencie Sejuani. No i ona ostatnim tchnieniem ucieka, ale widzimy, że w pościg ruszył w tym momencie Kublot ze swoim ultimate'em. No i nie udało się tejże Sejuani ujść z życiem, ale właśnie dzięki temu może być podejście pod Barona. Zobaczmy, bo Shen jest gotów, jest tutaj również i gotów Kasadin, jest bardzo mocno poobijany, do tego wszystkiego był jeszcze jak zagrany Stand United, już Kha'Zix szykuje się do ataku. Czy będzie atak na tą Sivirkę? Oczywiście nie było tam shielda, żeby spreventować ten crowd control, który miał do zaoferowania w tym momencie Kidawa, i zrobiło nam się 10-3 i podejście pod Barona numer 2. Wizja nieniszczona, nie wiem czemu powinni tą wizję całą praktycznie zniszczyć gracze tytanów, jeżeli nie chcą zostać niemiło zaskoczeni, bo przeciwnicy już są blisko, już jest blisko Ari. Dobry charm w Kublota i Kublot może nam się położyć, chociaż teraz widzimy, że odstraszeni
zostali troszeczkę gracze Tytanów. No i teraz jest do tego wszystkiego Sejuani. Było tam zagranie tego czarma, ale to są bardzo znikome tak naprawdę obrażenia. Kasadin poluje jeszcze na Sejuani, jeszcze poluje ewentualnie na Ari. Dobra Zonia. No i od Audrey walkowuje się do krzaka, w którym akurat stał wardzik, ale dzięki swojemu pinkowi tego warda oczywiście wyczyści, no i cofnie się w odpowiednim czasie do bazy. Co prawda jeszcze okupuje troszeczkę top lane'a, ale myślę, że za chwilę właśnie nastąpi wycofanie się i zakupienie kolejnego przedmiotu. No i cóż, troszkę ciszy i spokoju nam się zrobiło na Summoner's Rift'cie. Zobaczmy, co tutaj się dzieje, jeżeli chodzi o przedmioty, bo to jest dość ciekawe. Tutaj już jest Omen na Leonie, także sporo oczywiście życia, spowolnienia. Miss Fortune jak na razie, z tego co widzę, dość standardowo zbudowana. No i ten Kasadin jeszcze, chociaż teraz zostaje wyłapany w tym momencie Kha'Zix, ale to i tak nie są zbyt duże obrażenia, aby tego Kha'Zixa uśmiercić. Sejuani w bardzo dużych tarapatach, no i niestety ona będzie musiała zginąć, chociaż teraz jeszcze Karma w ostatniej chwili ratuje życie kolegi z drużyny. Dochodzi do tego wszystkiego jeszcze Chupi coś tam będzie próbował zrobić, ale widzimy, że cały czas Kylo Ren pozostaje niewzruszony. Jeden przeciwnik, drugi, dobra, mówi, dawać ich, wszystkich biorę. Ja jestem Shen, także wszystkich biorę, a chociaż widzimy, że mimo tego, że tutaj Kha'Zix był atakowany, to no trzeba będzie teraz uciekać. Zobaczmy, jest zagrane ulti, ale to właśnie Sivir orientuje się, że ten Kha'Zix gdzieś tutaj się pojawił. No, będzie jeden stun, drugi stun, jest tam Soul Frel i Bullet Time, które no praktycznie wyczyściły całą strefę, tą całą dolną alejkę. No i właśnie biedna Poppy została sama, została bardzo mocno poobijana. No i mamy Ace'a w wykonaniu Tytanów. No to jest to, czego musieli się obawiać tak naprawdę gracze górników. No to combo Solar Flare i Bullet Time to jest miażdżące combo, zresztą widzieliśmy to dosłownie przed chwilą, gdzie Miss Fortune na spółkę z Leoną tutaj zamiotły praktycznie cały botlane. No i myślę, że wezmą się za obydwa turety. No i być może to będzie właśnie koniec tego pierwszego spotkania. Panie i panowie, Tytani wygrywają pierwsze starcie w tym momencie. Górnicy niestety muszą podejść do gry numer 2.